Już po tym ołówku. Smacznego. Dzięki, dobra robota. Trzeci dzień w nowej szkole. Ta nowa dziewczyna jest taka dziwna. Co nie? Jakaś stuknięta. Nawet nie wiecie jak bardzo. Lećcie, termity. Czas na szamę. Jedzcie co chcecie. Termity! Ale ślicznie. Do domu? Świetnie. Ale się najadłyście. Wyrzucam pani córkę ze szkoły. Nie śmiej się, Wednesday. Chodź już. Nie przejmuj się, kruczku. Pokochasz swoją nową szkołę. Rączka się tobą zaopiekuje. Będzie fajnie. Fuj, coś tu śmierdzi. Cześć, jestem Enid. Przytulas. Nie lubisz się przytulać? No dobra. Ponuro wyglądasz. Pewnie nie możesz się doczekać pierwszego dnia. Cześć, nowa. Hej, wielka gało. Enid, masz piłkę. Dobry piesek. Chcesz ją? Aport. O, mała żmija. Chcesz się poznać? Hej, wielka gało. Patrz na dyrektorkę. Rączka? Co włączyłeś? Wow, wygląda fajnie. To wow gum shorts. Zasubskrybuję. Hej, Wednesday. Siadaj. Zajęte? Ale przystojniak. Zakochałam się na zabój. Ta nowa dziewczyna jest dziwna. Hej, Wednesday. My nie mamy podręczników. To szkoła dla potworów. Niech będzie. Uczniowie, dziś stworzycie własnego potwora. Do pracy. Zaszyję w nim liścik miłosny. Dodam pajęcze nogi. I udekoruję slajmem. Kły mojego ukochanego. Skończyłam. Mam złowieszczego Sonika. A ja mam księżniczkę wilkołaka. Zobaczmy. To wasze oceny. Koniec zajęć. O, Erik, to dla ciebie. Muszę iść na zjazd wampirów. Wszystko na nic. Mam to. Walentynka od Wednesday. To dla mnie, ale miłe. Podejdź, obiad już na stole. Co to? To oczy? Podziękuję. Świeżutki poncz z oczu. Nie chcesz? Ale ta młodzież wybredna. Chyba pójdę na dietę. Moje jedzenie. Uwielbiam je. Można już jeść? Ale dzikusy. Śmiało. To żenujące. O, ten burger wygląda smacznie. To moje, oddawaj. Nie dotykaj. Aleś ty natrętny. Wreszcie, mój czosnkowy burger. O nie, ukradł go. Wielkie dzięki, rączka. Hej, Erik. Ha, to czosnek. Ups. Zapomniałam. To mój pokój? Zbyt kolorowy. Chodź tu, skarbie. Tak lepiej.
Co za koszmar? Co zrobiłaś z naszym pokojem? Co to? No, fajna roślinka. Puszczaj! Pomocy! Puść moją rękę! O, ale słodkie. Jesteście... Nie, marzenie. To niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Pomogę ci zostać wampirem i umówić się z Crashem. Krok pierwszy, ugryź go. Krok drugi, wyjdź na spacer trzymając się za ręce. Nie mogę. Jakoś tak. A mniej więcej. Da radę. I najważniejsze, pocałunek. No nie, nie cierpię ich. Wszystkiego najlepszego, Erik. Tak, najlepszego. Juhu! Dzięki za prezenty. Przesuńcie się. Zrobię wam zdjęcie. Bliżej, bliżej. Przytulas. O tak. Flash. Zobaczmy. Ach, zapomniałam, że jesteś wampirem. To jak wyszło? Jak wyglądam? Przeuracza. Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenia. Tak naprawdę mam 180 lat. Znaczcie... Fiu, pomyślałem życzenie. A gdybym została wampirem? Ugryź tort. Albo mnie? Za jasno tutaj. To nie na moje wampirze oczy. Wyłączę światło. Nie rób tak, Erik. Dziś piszecie egzamin końcowy. Macie. Tylko ci, którzy zdadzą test, pójdą na bal. Zrozumiano? Oczywiście. To moja szansa. Na balu będziemy parą. Nic nie umiem. Auć. Muszę mu pomóc. Rączka. Napiszesz test za Erika? Nie piszę. Głupie te pytania. Nie cierpię testów. Co ty gadasz, wężu? Serio? Jak on śmiał? Czubek. Brawo, rączka. Erik? Szóstka. Jestem w szoku. Brawo. Idziesz na bal? Szóstka dla mnie? Że co? Erik, pójdziesz ze mną na bal? Pewnie. Udało się. To dla ciebie, Wednesday. Kwiaty? Nie lubię kwiatów. O nie, głupek ze mnie. Jasne, że nie lubi zwykłych kwiatów. O, ale piękny bukiet. Dzięki. Cieszę się, że ci się podoba. Zatańczmy. Moja ulubiona piosenka. Wow! Co z nim? Muszę przerwać ten napad tańca. Wiem, co zrobić. Hej, Erik. O-o. Piątka, stara. Dobra robota. O, Erik, ale z ciebie luzak. Odsuń się, rączka. Co się pali? Kto wzniecił pożar? Wednesday? No i masz, znów się nie udało. Po imprezie. Moje węże są tak złe. Wynocha wszyscy. Wyrzucam was ze szkoły. To co teraz? O, patrz. Dzień jak co dzień w szkole dla potworów. W klasie mamy mumię, wilkołaczkę, rozrabiakę i bluszcz. Dziecko natury. Nie ściągaj. A to nauczycielka, straszna wiedźma.
Brawo, mumia! Zaczynamy lekcję! Hej, stary! W szkole dla potworów musisz uważać na ogon. Taki włochaty. Kocham go. Chwila. Gdzie mój ogon? Znowu on? Strzeżcie się. Zaczyna się. Hormony wilkołaczki znów się odzywają. Spokojnie, piesku. Masz przysmak. Patrz, co mam. Twój ogon. Uf, wilkołaczka znów jest człowiekiem. W swoim ogonie chowa przybory szkolne. Jestem gotowa do lekcji. Chcesz jednego? Gdzieś tu był ołówek. O, jest na polu bluszczu. Zbudowała naturalny system zabezpieczeń. Strugaczka z muchołówki strzeże jej ławki. Brawo! Złodziejom się należy. Odważna muchołówka. Mumia szykuje prank z żukiem skarabeuszem. Czas się zabawić. Póki pani wiedźma śpi, napiszę na jej czole: jestem głupia. Patrz, co robi mumia. Chyba serio jest nieśmiertelna. Mumio, nauczę cię gramatyki. Głupia piszemy przez samo U. Jedynka. O, wiadomość. Gdzie mój wilkofon? Czy to starożytny Egipt? Mumio, masz wiadomość. Wilkołaczka i tak ma najfajniejszy case na telefon. Dziewczyny, oddawać telefony, bo nałożę na was klątwę. Dobrze, pani wiedźmo. Bluszcz ma prezent dla pani wiedźmy. To piękna, zatruta lilia. Kto dał mi ten kwiat? To ty, Bluszcz? Na co mi on? Do pisania? Mam lepszy pomysł. Akurat brakowało mi składnika do mikstury. Do garnka. Pycha. Dzięki, Bluszcz. Dziś piszemy test z historii. Zapiszcie to w zeszytach. Ale Bluszcz ma wyjątkowy zielony zeszyt. Jej zeszyt jest magiczny. Każdy potwór myśli, że to zwykły liść bluszczu. Nie ściągnę od niej. Mumio, widzisz coś? Ja tylko trawę. Ivy, świetna ochrona przed ściąganiem. Wilkołaczka ma magiczną łapkę. Hej, Bluszcz. Zgubiłaś łapkę. Masz, Mumio. O, super. Nowy długopis. Złamałaś łapkę wilkołaczki. Spokój, bo was przeklnę. Teraz klasa musi narysować swoich rodziców. Wilkołaczka rysuje wilka. Bluszcz, winorośl. A mumia Kleopatrę. Ale brakuje jej bandaży. Piramida to naprawi. Dziewczyny, oddajcie portrety. Chwila, muszę zabandażować mamę. Piramidy są mumiom niezbędne. Portret gotowy. To moja mama. Jak dwie krople wody. Panie Kosinus, to pana nowa klasa. Co? Sarkofag, pies, kot i doniczka? Miłego nauczania. Powodzenia. Nie rozumiem. Wszystko jasne. To mumia, wilkołaczka, bluszcz i wiedźma. Typowe nastolatki. Miło was poznać. Piszemy test bez ściągania.
Serio zmarnowałam tyle papirusu? Mam tu wszystkie odpowiedzi. Oj, mumio, co masz pod ławką? Ściągę? Nie, to egipskie symbole szczęścia. Spójrz! A, dobra, rozumiem. Super, mumio, pisz dalej. Piszemy egzamin końcowy. Nie ściągać. Dobrze, że się przygotowałam. Gdzie moja ściąga? Przyda mi się. Super, to odpowiedź. Wilkołaczko, pożyczysz długopis? Wiedźmo, rozpraszasz mnie. Dobra. Pierwsze zadanie zrobione. Chwila, gdzie mam resztę? Nie zapisałam. Co za pech. Ej, wiedźmo, pomóż mi. Co będzie w drugim? Chciałabyś? Spadaj. To niemiłe. Co tu wpisać? Mam pomysł. Magiczna kulo, pomóż. Spróbuj później. No wielkie dzięki, no to się przydałaś. Tym bukietem skradnę serce pana Kosinusa. Zakocha się, gdy tylko go zobaczę. O tak, idę. Panie Kosinusie, to dla pana. To miłe, dzięki. O, psik. Mam alergię na polne kwiaty. Nie tak to miało wyjść. Co tak bzyczy? Lata tu wielki robal. To skarabeusz. Wynocha, idź stąd. Co za hałas? Zmarłych by obudził. Wow, co z wami? Mumio, to skarabeusz. Jest trujący. Ten słodki robaczek. To moja temperówka. Bez obaw, dziewczyny. Wow, wygląda smacznie. Mumio, mogę trochę? Nie możesz tego zjeść, jest przeklęte. I co, na mnie to nie działa. Jak chcesz. No a masz, a mówiłaś, że nie zadziała. Zjadłaś mój deser. Ostrzegałam cię. Klątwa faraona to nie żart. Mumio, pomóż, daj więcej papieru. To mój ostatni zwój papirusu. Masz. Nigdy się nie nauczysz. Pan Kosinus jest taki przystojny. Jak zwrócić jego uwagę? Dam mu piórnik. To dla pana. Ciekawe. Moja ręka! Ratunku! Już zdejmuję tę muchołówkę. Nie schodzi. Dziewczyny, pomóżcie. Ciągnijcie. Mocniej. To na nic. Hej, mam siekierę. Nie, wilkołaczko, to zły pomysł. Zabierz ją. Kurczę, chciałam dobrze. A teraz mój prezent służy do czyszczenia tablicy. Uszyję szalik panu Kosinusowi. Oj, moja włóczka. Kot, stój, wilkołaczko. Wiedźmy nie wybaczają takich rzeczy. Teraz wiesz, że nie można atakować kotów. Już nie będę. Pożar! Pali się! Mam gaśnicę. Bez obaw. Panie Kosinusie, to tylko eliksir. Chce pan spróbować? Czy to oko? O, dziękuję. To egzamin końcowy. Musicie zdać. I bez ściągania, bo będę zły. Pan Kosinus zwariował. Musimy dać mu nauczkę. Jakieś pomysły? Wiem. Wsadźmy go do sarkofagu. Niech poleży tam kilkaset lat i się nad sobą zastanowi. Nie ma mowy, to przesada. Obrzućmy go pchłami. Zasłużył. Nie sądzę.
A może owinąć go bluszczem? A ja będę go strzec na zawsze. Nie, 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 nie. Dajmy mu zaczarowane jabłko. Ugryzie je i szybko zaśnie na cały egzamin. Super, świetny pomysł. Kto ugryzie ten owoc, zapadnie w głęboki sen. Abrakadabra, bum. Gotowe. Chyba nic nie pomieszałam. Wróciłem. O, to dla mnie? Dzięki. Gryź, śmiało. Wiedźma bardzo namieszała. To ja. Zły potwór powrócił. Tęskniłyście za mną? Tak, nasz potwór wrócił. Chodźcie, zróbmy sobie wspólne zdjęcie, bo nam nie uwierzą. Jest nas za dużo, nie zmieścimy się w kadrze. Mam pomysł. Miotło, zmień się w selfie sticka. I po problemie. Złowieszczy uśmiech. Nigdy nie wiesz, jakie demony ukrywają się w odwrotnym koledżu. Ludzie, zajęcia się zaczynają. Słuchajcie uważnie. To będzie na waszym egzaminie. Ale nuda. Psst, Sky, zobacz, co mam. Hej, spodoba ci się. Nowa gra planszowa. Wow, lochy i smoki. Moje ulubione. Ej, ludzie, dlaczego mnie nie słuchacie? Jeszcze nie skończyłem, o rany. Koniec zajęć, chodźmy zagrać. Pa, pa, profesorze. Będę sprawdzał testy przez następne kilka stuleci. Wejdź, to mój sekretny pokój na poddaszu. Świetne miejsce na spędzanie czasu. Okej, zagrajmy. Rozłóż tablicę. Spójrz na ten element gry. To twoje. Zagrajmy, Kate. Tak! Wygram! O nie! Jest tak późno! Musimy iść! Biegnij! Wreszcie koniec z testami. Jest tak późno. Powinienem był już być w domu i jeść zupę. Zostaw to wszystko do jutra. Zabiorę moje podręczniki. O matko domowa, co to jest? Sky, gdzie jesteś? Co się z tobą stało? Moment, co? Kate, gdzie ty idziesz? Czy rodzice wiedzą? Kate, wszystko w porządku? Profesorze Bob? Gdzie jesteśmy? Kto to do diaska jest? O nie, pospieszmy się, wracajmy do szafki. Portal się zamknął. Co teraz zrobimy? Utknęliśmy w alternatywnej rzeczywistości. Jesteśmy w pułapce. Nie jedzcie nas. Potwory zniknęły. To miejsce jest okropne. Czy te potwory wam kogoś nie przypominają? Skąd pochodzą te dźwięki? Biegnijcie! Czy powinniśmy iść do klasy? Co tam się dzieje? Demony, dzisiaj będziecie ćwiczyć to, czego się uczyliście. Jesteście gotowi? Pajęczaku? No, 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 co za łatwowierny facet.
Hej tam. Oblałaś test, jak mogłaś. Lodówka, zawstydzasz pająki. Jedynka. Damian, teraz twoja kolej. Przestrasz kogoś swoim śmiechem. Oto moja ofiara. Co za idiota! To tylko mucha. I dostajesz fantastyczną jedynkę. Ta klasa jest pełna największych idiotów. Święty diable. Co to za zapach? Zamknijcie się i uciekajmy. Widzieliście te demony? Musimy się schować. O nie, nadchodzą. Do toalet. Nie cierpię pani Lucyfer. Oblała nas na egzaminie ze strachologii. Mam nadzieję, że zostanie zaatakowana przez zielonookiego potwora w siódmym kręgu piekła. Szminka? Kocham je. Hej, droga wolna. Wychodzimy. Wszystkie potwory na podłodze. Żal mi ich. Są takie bezradne. No cóż, przebierzmy się za nasze klony. Jesteście nimi? Nie, nie, nie. Co jest w torbie pajęczaka? Cień do powiek. Idealnie dopełni mój look. Co masz na czole? Oczy pająka, w porządku. I co? Wyglądam jak ona? Dokładnie jak ona. Przerażające. Sky, też możesz użyć makijażu. Chodź tu, nie bój się. Profesorze Bob, tobie też dodamy błysku. Panowie, podoba wam się mój demoniczny look? Oh my god. Cii, profesorze, przyzwyczaisz się do bycia demonem. Weź głęboki oddech. Musimy wyruszyć. Idziemy. Toaleta nie działa. Żebyś wiedziała. Mamy to. Zbierzcie się razem. Pajęczaku, Damian. Hej. Przestań się trząść, panie Bob. Jesteś teraz demonicznym profesorem. Zapamiętaj to. Spróbuj ryczeć. No, dobrze, dobrze. Co? Chodźcie, chodźcie. Tu chodźmy. Gdzie jesteście, do diabła? Klaso, ruszcie się. Nie drżyj, Sky. Jestem przerażony. Proszę, nie patrz tu. Czeka was dziś ważne zadanie. Pajęczaku, idź przestraszyć klientów w centrum handlowym. Kocham zakupy. 100% zniżki. Chcę tego też. O, co za szczęśliwy dzień. Hej, wkręciłam się w to. Gratulacje, pajęczaku. Osiągnęłam to. Zrujnowałaś to. Kolejna porażka. 8 oczu. To podłe. Twoja kolej, Damian. Przygotuj się na straszenie w ciszy. Patrz i ucz się. Hej, ty. Demony! Idziesz teraz. Ja? Okej, czekaj. O, moja ulubiona książka. Zawsze chciałem ją przeczytać, ale mam farta. Hej, o co chodzi? Jeszcze nie skończyłem. Co to jest? Farba? Nie jesteś demonem. Pajęczaku. Twój klej odpadł.
Jesteście oszustami! To nie są demony! Żałośni ludzie! Zaraz się wami zaopiekuję! O, dziękujemy profesorze Bo, posaliłeś nas! Uhu! Jestem super bohaterem, uciekajmy szybko! Oho! Moment. Jesteśmy poszukiwani. Oferują nagrody za nasze głowy. Gdzie jest pan Bob? Tutaj, profesorze. To nie nasz profesor! Co to było? O, pan Bob! Cześć, znowu jestem superbohaterem. O, spójrzcie, pierścień demona. Portal jest otwarty. Wracajmy do domu. Nie tak szybko, ludzie, jesteście zdobyczami. Nikt nie ucieknie. O nie. Co się dzieje? Moja ulubiona piosenka. Co to za dźwięk? To straszne. Wszędzie pusto. Uciekajcie! Portal jest otwarty. Czas wracać do domu. Uff, o Boże, jesteśmy w domu. Nigdy więcej potworów na studiach. To są potwory! Co im się stało? Nadal nosimy te potworne makijaże. Wyglądamy jak demony. Nasza przygoda była super. Ludzie, spójrzcie na portal. Przygoda jeszcze się nie skończyła.